Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam podczas trzeciego spotkania w ramach cyklu rozmów o zachowanie podmiotowości, czyli o sprawie Polski, o sprawie Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, głównie w kontekście oczywiście walki dyplomatycznej, stosunków międzynarodowych, pewnego układu międzynarodowego, który czy to sprzyjał, czy no niestety co częściej nie sprzyjał sprawie Polski w okresie II wojny światowej. Centrum Edukacyjne imienia profesora Janusza Kurtyki, przystanek Historia Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej. Dzisiaj będziemy się zajmowali okresem od upadku Francji, czyli od czerwca 1940 roku do mniej więcej do lipca 1941 roku. To jest zaledwie kilkanaście miesięcy, ale jak to bywa w wojennych czasach, to są miesiące nabrzmiałe w rozmaite wydarzenia, niekiedy bardzo trudne, zawiłe i skomplikowane. Moim gościem dzisiejszym jest pan profesor Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który naukowo zajmuje się stosunkami polsko-brytyjskimi, a zatem do tej naszej dzisiejszej rozmowy pasuje wyśmienicie. Pan profesor Kania jest autorem między innymi biografii Edwarda Raczyńskiego, długoletniego ambasadora Rzeczypospolitej w Londynie, ale także i osoby, która kierowała faktycznie dyplomacją polską w okresie II wojny przez pewien czas, no, postaci znanej. Ja chciałem zacząć od pewnej konstatacji, to znaczy po upadku Francji, upadku szybkim, zaskakującym dla wielu obserwatorów ówczesnej sceny politycznej, także i dla tych, którzy państwami rządzili, ze wskazaniem chociażby na Józefa Stalina, który zapewne liczył na długą wojnę mocarstw burżuazyjnych, państw burżuazyjnych na Zachodzie. Po upadku Francji zmieniła się pewna konstelacja geopolityczna, ponieważ dla Niemców wartość sojuszu z Sowietami zmalała. Ten sojusz był potrzebny po to, żeby Hitler był pewny, iż w momencie, kiedy będzie walczył z Francuzami, brytyjskim korpusem ekspedycyjnym, przecież nie małym, bo liczącym ponad 300 tysięcy żołnierzy, żeby Stalin spokojnie sobie, prawda, czekał i zachowywał neutralność. Kiedy większość kontynentu europejskiego znalazła się w rękach Niemców lub też i państw od Niemiec uzależnionych, czy ich sojuszników, takich chociażby jak Włochy, to wartość tego sojuszu sowiecko-niemieckiego dosyć szybko po prostu uległa pewnej deprecjacji, tak bym to określił, i to będziemy też obserwować. Były też już wówczas, w czerwcu 1940 roku, może jeszcze słabo zauważalne, ale już widoczne oznaki pewnego niezadowolenia z działań Stalina, ponieważ Stalin fenomenalnie wykorzystał walki na Zachodzie, kampanię francuską, dokonując aneksji, zagarniając tak naprawdę kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, ale również już pod koniec czerwca, tuż po upadku Francji 1940 roku, wyciągając rękę i po Besarabię, i po północną Bukowinę. I tutaj właśnie ta północna Bukowina jest o tyle ciekawa, że to był teren, który nie należał do Rumunii, tylko wcześniej należał do Austrii. On należał do Austrii od 1775 roku, kiedy to teren ten otrzymała Austria od Turcji. Hitler jako Austriak, on dobrze wiedział, że są tereny byłej Austrii, i zagarnięcie ich przez Stalina niespecjalnie mu się podobało. W lipcu 1940 roku już wiadomo, że wydawał pierwsze rozkazy, jeszcze nie dość precyzyjne, przygotowania ataku na Związek Sowiecki, więc
ten sojusz się tutaj nam zaczął troszeczkę rozpadać. Oczywiście tych konsekwencji było dużo, dużo więcej. Nas bardziej interesują sprawy polskie. To znaczy, po pierwsze, zawaliła się wiara chyba najwybitniejszego w międzywojennej Polsce frankofila, jakim był generał Władysław Sikorski, w wielkość Francji. Ona się zawaliła gwałtownie. Sikorski nie wiedział teraz, jak dalej postępować. No, była Wielka Brytania, ale stosunki polsko-brytyjskie nie były tak dobrze rozwinięte jak stosunki polsko-francuskie, nawet w sensie tym historycznym. Generał Sikorski, który dobrze znał Francję, Wielkiej Brytanii nie znał. On się dopiero musiał Wielkiej Brytanii nauczyć. Natomiast Brytyjczykom bardzo zależało na tym, żeby pokazać swojemu społeczeństwu, myślę tutaj przede wszystkim o premierze Winstonie Churchillu, ale nie tylko, że nie zostało samo w obliczu walki z Niemcami. Dlatego też dosyć chętnie przyjmowano wszystkich żołnierzy innych armii, czy to Francuzów, czy to Czechów, czy właśnie Polaków, którym udało się dotrzeć na Wyspy Brytyjskie. To jest ten moment, ale jest coś jeszcze. Też jako wstęp. Wiele osób z otoczenia, zwłaszcza opozycji, no tu można wskazać chociażby byłego ambasadora we Francji Juliusza Łukasiewicza, przyjaciela Józefa Becka, wybitnego zresztą dyplomaty, ale nie tylko jego, także i prezydenta Raczkiewicza, zarzucało Sikorskiemu utratę armii polskiej, tej no, 80-tysięcznej armii, którą nie bez trudu budowano na ziemi francuskiej i która z różnych przyczyn, myśmy już o tym rozmawiali poprzednio, została rozparcelowana na różnych odcinkach frontu i bardzo wielu polskim żołnierzom nie udało się w tym pierwszym rzucie dotrzeć na Wyspy Brytyjskie, docierali tam później, docierali tam różnymi drogami, często bardzo okrężnymi. No, skracając, można powiedzieć, że Sikorski uratował w tym pierwszym rzucie około 23 mniej więcej tysięcy żołnierzy, a zatem to była tylko 1/4 tej armii. I tu się pojawiły oskarżenia takie albo podobne do tych, które on sam adresował w stosunku do rządów obozu pomajowego. Że we wrześniu 1939 roku tak wielką armię, no w zasadzie uległa ona bardzo szybkiej destrukcji, nie udało się jej uratować, szukał winnych klęski, być może jeszcze o tym powiemy, już we Francji szukał tych winnych, a teraz nagle jego przeciwnicy jego oskarżają o to, że on jest winny takiej, a nie innej sytuacji w Wojsku Polskim, tego rozgardiaszu związanego z nieudolnie dokonywaną ewakuacją z Francji do Wielkiej Brytanii, ewakuacją, którą zresztą strona polska nie przygotowywała, nie była w ogóle w stanie jej przygotować. To raczej polegało na indywidualnej inicjatywie poszczególnych grup żołnierzy czy żołnierzy, żeby się na Wyspy Brytyjskie jakoś tam dostać. Mówiąc krótko, sytuacja w czerwcu, kiedy Sikorski jedzie do Londynu, w czerwcu 1940 roku sytuacja sprawy Rzeczypospolitej, naszego państwa, jest bardzo zła. Ona jest krytyczna. Żołnierze polscy nie załamani, ale są jednak po dwóch klęskach. Kampanii polskiej 1939 roku i kampanii francuskiej 1940 roku. Co z tym dalej zrobić? Jak dalej budować pewną wizję i bycia na arenie międzynarodowej, no a przede wszystkim dalszej walki o sprawę Polski, odbudowy niepodległego państwa? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i o ten początek chciałem zapytać mojego gościa. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Słusznie zauważyłeś, Sikorski leci, a nie jedzie do Anglii. Rozmawia, ma zaufanych ludzi i tutaj trzeba to wyraźnie powiedzieć. Jego wcześniejsze wizyty na wyspach spowodowały, że ufa
jednak związanemu z obozem PiS-u Trzykowskim Raczyńskiemu, który odgrywa tam bardzo ważną rolę na gruncie brytyjskim, jest od 1934 roku ambasadorem, ale również ma zaufanego człowieka, jakim jest Józef Rettinger, który także z nim się udaje w tę podróż bombowcem na rozmowy z Churchillem. I 19 czerwca 1940 roku rzeczywiście dochodzi do rozmów i ustalenia pewnych szczegółów z możliwością ewakuacji rządu polskiego oraz żołnierzy, bo to wcale nie było takie oczywiste. Francuzi robili duże problemy. Uważano, że być może chcieli kolejny raz sprzedać Polaków i na przykład ci żołnierze, te 20 parę tysięcy, mogło trafić do niewoli niemieckiej. Ale rzeczywiście dograno dość sprawnie te szczegóły i udało się do Plejmów statkiem dopłynąć rządowi, a w dalszą podróż z Plejmów do Londynu, dokładnie do stacji Paddington, prezydent udał się w towarzystwie ambasadora angielskiego Kennarda do Londynu na stacji Paddington. Witał go Raczyński, król Jerzy VI. No i to, co powiedziałeś, czyli już tego pierwszego dnia na ziemi angielskiej dochodzi do pierwszych zgrzytów. Będziemy pewnie mówić o tym kryzysie lipcowym za chwilę, natomiast już w czerwcu dochodzi do kryzysu przy powitaniu prezydenta. Nie pojawia się będący już w Londynie Sikorski, który tłumaczy się zmęczeniem, częstymi podróżami między Francją a Wielką Brytanią. No i jest to jeszcze mocniej odebrane, ten kryzys jest pokazany następnego dnia, kiedy nie przyjmuje ostentacyjnie Augusta Zaleskiego, czyli ministra spraw zagranicznych, i dochodzi do pewnego zgrzytu, tak, na emigracji już w tych pierwszych dniach pobytu rządu polskiego w Londynie. Także sytuacja już w pierwszych dniach była fatalna, a następnie, rzecz jasna, bo do tego chyba dążymy, to, co powiedziałeś, czyli pojawiają się oskarżenia wobec Sikorskiego, że za bardzo ufał może Francji, że był hura optymistą, i pojawiły się pierwsze głosy krytyczne. W tym czasie też dochodzi do takiego zawirowania ze złotem polskim, który jest przyjęte w Dakarze przez rząd Vichy. I to jest to złoto, które Ignacy Matuszewski, Henryk Floyer, Reichmann wywieźli, no cudem w zasadzie, przez Turcję między innymi do Francji, prawda? To są zasoby, które miały służyć w ogóle dalszej finansowaniu sprawy Polski. To złoto rzeczywiście jest tutaj kluczowe. Tak, i dochodzi do zgrzytu. Oskarżani są ministrowie Strasburger i Kot. Żąda się ich dymisji. No, jest stanowczy opór rzecz jasna Sikorskiego, no, ale Raczkiewicz podejmuje decyzję o zdymisjonowaniu 18 lipca Sikorskiego z funkcji premiera. I na to stanowisko wyznacza Augusta Zaleskiego, pełniącego 1939 roku urząd ministra spraw zagranicznych. No, dochodzi do takich dość, jest to dość dobrze opisane na przykład w sojuszniczym Londynie, w dzienniku Edwarda Raczyńskiego, bo dochodzi do buntu wojskowych i grożeniem naprawdę poważnymi konsekwencjami Zaleskiemu, gdyby ten urząd premiera przyjął. No i można powiedzieć, zamieszanie kończy się po jednym dniu i brakiem przyjęcia, rzecz jasna, przez Zaleskiego funkcji premiera. Można powiedzieć, spór zostaje dzięki mediacji generała Sostkowskiego zażegnany. Jeżeli jeszcze mogę jedną rzecz taką ciekawą powiedzieć, bo ta ewakuacja z Francji była dość ryzykowna i zarządzeniem prezydenta Raczkiewicza na wypadek nieobjęcia urzędu przez Sostkowskiego wyznaczony miał być Edward Raczyński prezydentem. To jest taka dość ciekawa informacja, że obawiano się, że jednak może coś się prezydentowi stać w czasie tej, no, dość niebezpiecznej, rzecz jasna, podróży.
Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście wątek, no taki trochę przypominający w zasadzie próbę zamachu stanu, bo przecież ingerencja wojskowych nieprzypadkowa, bo ona była inspirowana na rzecz generała Sikorskiego, żeby go zachować, jednak o czymś świadczy. Też bardzo mocne były w kręgach przedwojennej opozycji, która teraz stanowiła trzon rządu, antysanacyjne, jak to mówiono, tendencje, więc obawiano się, że tą oto drogą po upadku Francji sanacja znowu wróci do władzy. No, August Zaleski był jednak ministrem spraw zagranicznych przy Piłsudskim, tak to nazwijmy, w latach 1926-32. Ale zostawmy już ten kryzys. Ja chciałem zapytać o dwie kwestie, które może pozornie tylko są odległe. Sprawa pierwsza. Jesteśmy, myślę tutaj o rządzie polskim, o tych przybywających różnymi drogami żołnierzach, gośćmi na ziemi brytyjskiej. Tutaj najwięcej do powiedzenia mają Brytyjczycy. Winston Churchill, Lord Halifax i inni. Jak oni na to wszystko patrzą? Jak układają się stosunki między rządem wychodźczym już teraz w Londynie, a rządem brytyjskim, władzami brytyjskimi? I druga sprawa, no jednak ciągle mimo upadku Francji trochę się to zachwiało, pozycja jest słabsza, ale rząd Sikorskiego dysponuje wcale niezłą, rozgałęzioną siecią placówek dyplomatycznych i to w newralgicznych miejscach. Straciliśmy placówkę w Rzymie, o tym zresztą była mowa. No, Włochy przystąpiły razem z III Rzeszą do wojny przeciwko Francji, więc utrzymanie placówki przy Kwirynale było niemożliwe, ale tak, mamy placówkę na Węgrzech, mamy placówkę w Rumunii, mamy placówkę w Bułgarii, mamy placówkę w Finlandii, mamy oczywiście, jeżeli chodzi o ważne państwa, placówkę w Stanach Zjednoczonych, o czym jeszcze będziemy mówić. Mamy też próbę, no nieudaną, bo tutaj naciski niemieckie były silne, ale zainstalowania placówki dyplomatycznej, nie konsulatu, nie jakiegoś biura, placówki, ambasady. I to na czele z tym samym urzędnikiem, Feliksem Frankowskim, przy rządzie Vichy. Więc pozornie mogłoby się wydawać, że Sikorski jakieś atuty ma. A czy naprawdę je ma? No właśnie w obliczu Brytyjczyków. Co on może Brytyjczykom zaoferować? No, na pewno może zaoferować udział żołnierzy polskich w walce o dalszej walce przeciwko Niemcom. No, to jest chyba taki główny cel, który przyświeca Sikorskiemu. Marzył, prawda, Sikorski zawsze o tym, żeby stworzyć armię nawet z pomocą diabła. A więc jest to dość znamienne wyrażenie i cytat. No Sikorski, wydaje mi się, że się lekko zagalopował w tych pierwszych dniach pobytu na wyspach, gdyż no mamy do czynienia po pierwsze z memorandum Litauera, o którym możemy jeszcze chwilę, czy później szczegółowo możemy je omówić, w którym Sikorski, nie czytając dokumentu, nie znając języka angielskiego, postanawia o... W dokumencie jest informacja o armii polskiej, która może być utworzona, ale są no, dwa takie dość kompromitujące go określenia, które mówią o tym, że no, granice pozostaną takie jak po 17 września, czyli te zajęcie wschodnich terenów Polski. I mowa jest także o możliwości przemarszu Armii Czerwonej po terytorium Polski. Także w porę rzecz jasna, i to dzięki znowu Edwardowi Raczyńskiemu, ten dokument został wycofany, zmodyfikowany, ale oczywiście ten dokument znalazł się w Foreign Office. Dopiero 25 czerwca bodajże Zaleski wycofał ten dokument, uważając, że Sikorski był no, zmęczony tymi podróżami między Francją a Wielką Brytanią. Ale jest jednak to kompromitujące dla takiego męża stanu jak Sikorski, że w ogóle taki dokument został zaproponowany Brytyjczykom, gdyż będzie on w przyszłości wykorzystywany i mówię tutaj o działalności, o której też myślę, że chwilę będziemy rozmawiać w późniejszym czasie, czyli Stamforda Cripsa. Natomiast najważniejszą rzecz... Mogę tu dodać, bo to nie jest sprawa aż tak bardzo znana, natomiast ona jest bardzo istotna właśnie w kontekście tego, co Sikorski może nie tyle mógł, ile chciał
chciałby zaoferować, dlatego że Memoriał Litauera, kim był Stefan Litauer, to dzisiaj wiemy jednak trochę więcej, że jego bliskie związki z Sowietami są tutaj nieprzypadkowe i część historyków uważa w sposób dosyć stanowczy, że cały ten memoriał to była jedna wielka prowokacja sowiecka, a jeżeli nie prowokacja, to taka podkładka, która nie tyle miała Sikorskiego może skompromitować, ale w ogóle obnażyć pewne słabości sprawy polskiej, bo tam się jeszcze jeden wątek pojawia, poza tymi, o których mówiłeś, tam się pojawia możliwość utworzenia na terenie Związku Sowieckiego 300-tysięcznej armii i nawet po zmodyfikowaniu tej angielszczyzny przez Raczyńskiego, to ta liczba nie znika. I to jest woda na młyn Sikorskiego. Być może on dlatego dał się na to złapać, że no dobrze, jeżeli są takie obliczenia, to ja mogę Anglikom teraz pokazać, że przecież nie ta garstka żołnierzy, która z Francji do mnie, ze mną razem tutaj przypływa, dolatuje, różnymi drogami się dostaje, tylko ja mogę zaoferować konkretną, wielką armię 300-tysięczną. No my wiemy, że to była fikcja. To była fikcja, dlatego że sami Sowieci ogłosili w 1939 roku, że mniej więcej około 180 czy 200 tysięcy żołnierzy polskich dostało się do niewoli sowieckiej. Co się z nimi stało, to my wiemy, zwłaszcza z oficerami. To po pierwsze. Po drugie, później, kiedy już sprawa nabrała większej dozy realności, tak bym to ujął, to kilkanaście miesięcy później, tuż przed wizytą Sikorskiego w Związku Sowieckim, o której dzisiaj nie będziemy mówić, tu tylko napomknę, już te liczby zmalały. To znaczy tam mówiono jeszcze o możliwości 150 tysięcy, potem 80 mniej więcej. Chodzi tutaj już o budowę polskich sił zbrojnych w Związku Sowieckim, czyli armii Andersa, ale na pewno nie 300 tysięcy. To 300 tysięcy było kompromitujące. Tu jeszcze jednak, jeszcze jedna sprawa, ponieważ prawie na pewno wiemy, że Litauer był sowieckim agentem. Tak, no potem pracował dla rządu warszawskiego, no był korespondentem, prawda, Życia Warszawy między innymi, zmarł w dziwnych okolicznościach w windzie w Izbie Gmin, bodajże w 59. To była postać taka dziwna, niejasna, ale jedno wiemy i to jest ciekawy wątek. On miał bardzo bliskie kontakty z przedstawicielem TAS, W Londynie, Andrew Rothsteinem, który uchodził za brytyjskiego dziennikarza, ale tak naprawdę Andrew Rothstein był bardzo blisko związany z Maksymem Litwinowem. To on pisał i poprawiał teksty angielskie dla Litwinowa i był synem jednego z najinteligentniejszych sowieckich dyplomatów, o czym się w ogóle mało mówi, albo w ogóle się nie mówi, Fiodora Rothsteina, zajmującego jeszcze w latach 20. wysokie stanowisko w strukturach Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych. Zostawmy już te tutaj jakieś genealogiczne wywody, ale to się zaczyna układać w bardzo taką, nawet powiedziałbym, trudną dla Sikorskiego sytuację, z której on chyba nie do końca zdawał sobie sprawę, że oto ląduje na ziemi brytyjskiej, a tam mogą czyhać na niego różne pułapki. I ten memoriał Litauera jest najlepszym dowodem na to, że on w tę pułapkę mimo wszystko wpadł. Tak. Bo to się dostało w ręce Brytyjczyków. No właśnie, co dalej? No, Sikorski dalej próbuje, rzecz jasna, grać kartą żołnierzy polskich i tutaj myślę, że warto o tym wspomnieć. Mamy umowę z listopada 1939 roku i tę umowę staramy się odnowić i udaje się w sierpniu 1940 roku. Tworzą się polskie siły zbrojne. Ja tylko przypomnę, że trzy niszczyciele są już u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Dwie łodzie podwodne, w tym słynny ten rejs Orła, tak, który wydostaje się z Tallina i bez map nawigacyjnych przekracza Sund i także znajduje się w Wielkiej Brytanii. A więc rozmowy są na temat stworzenia rekruta,
którego Sikorski będzie poszukiwał. Myślę, że o tym też wspomnimy dzisiaj w dzisiejszej rozmowie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i będzie tam chciał się udać z wizytą. Ta wizyta będzie też miała drugie dno, o którym mam nadzieję uda nam się dzisiaj powiedzieć. Także no, tutaj są jakby główne cele, to walka u boku Wielkiej Brytanii. No i oczywiście próba zainstalowania się w tym nowym środowisku, bo to nie jest też takie proste, bo my tutaj mówimy o tym, że prawda, ktoś przypłynął, przyleciał, ale musiał liczyć na życzliwość Anglików i ta życzliwość Anglików była, trzeba powiedzieć, że była. Sam Sikorski ze sztabem naczelnego wodza zajmuje hotel Rubens, który jest blisko pałacu Buckingham. Złośliwi, związani z sanacją politycy czy wojskowi śmiali się z tego przydziału do tego hotelu Rubens. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że chodził taki żart krążył po Londynie, że Polska jest teraz w rękach trzech malarzy. Właśnie Rubensa, Churchilla i Hitlera. No i to tak to wyglądało. No wiadomo, że część rządu znalazła się w ambasadzie polskiej w Londynie na Portland Place 47. Czy na Kensington Palace Gardens, gdzie mieściła się Rada Ministrów. Także tutaj no, życzliwość była duża Anglików. Oni naprawdę chcieli pomóc Polsce i wykazywali chęć pomocy i trzeba im to oddać tutaj w tym czasie. Ale tutaj trochę może polemicznego tonu. Czy to nie była życzliwość na pokaz? To znaczy, dobrze, to są pewne gesty. Francuzi wyrzucili rząd polski do Angers, żeby im się Polacy po Paryżu nie plątali i nie denerwowali polityków francuskich swoją wszechobecnością w stolicy Francji. Brytyjczycy zgodzili się, będziecie w samym centrum Londynu, w tych budynkach, one się znajdują jednak w centrum miasta. To wszystko okej. Okay. Co więcej, umowa z 5 sierpnia, ta dotycząca spraw głównie wojskowych, ona ma oczywiście charakter polityczny, polsko-brytyjska, ona jest zawarta wbrew prawu brytyjskiemu, dlatego że do tej pory nie ustalono, czy nie dało, parlament brytyjski nie dał zgody na pobyt na terenie Wysp Brytyjskich obcych formacji wojskowych. Jednak Wojsko Polskie jest obcą formacją wojskową, nawet jeżeli jest sojuszniczą. To załatwiono później, 22 sierpnia, czyli te tam dwa tygodnie, prawda, po podpisaniu tego układu dopiero to uregulowano, więc dobrze, życzliwość. Ale czy to nie są tylko gesty? Bo, i tu jest istota kwestii, 5 września 40 roku Winston Churchill, najważniejsza figura polityczna już w tym czasie, absolutnie deklarujący walkę przeciwko Niemcom, odrzucający te propozycje mniej czy bardziej zawoalowane nawiązania stosunków z III Rzeszą, mówi w Izbie Gmin tak, że my nie mamy żadnych zobowiązań co do przebiegu granic w Europie Środkowej. Czytaj, nigdy w życiu nie udzieliliśmy Polakom gwarancji nienaruszalności ich granic. No i to jest zgodne z prawdą, bo przecież to, co się stało w marcu 1939 roku, dotyczyło gwarancji utrzymania niepodległości, a nie integralności terytorialnej. I z drugiej strony, bardzo to było mądre przemówienie Churchilla. W tym samym przemówieniu 5 września Churchill mówi, ale też nie uznamy żadnych zmian w granicach narzuconych wbrew woli państw, prawda, których to będzie dotyczyło. Czyli to jest taka życzliwość na pokaz, tak, ale tam, gdzie chodzi o realia polityczne, oni doskonale wiedzieli, że chodzi też tu o wschodnie granice Rzeczypospolitej przede wszystkim, to już wówczas, w trudnej sytuacji, kiedy toczy się bitwa o Anglię, kiedy bitwa o Wielką Brytanię, bo to trzeba tak jednak nazywać, to była bitwa o Brytanię, kiedy losy tego państwa wiszą na włosku. Churchill mówi wyraźnie, hola, hola, aż tak daleko to my nie pójdziemy, nawet jeżeli jesteście bardzo potrzebnym nam sojusznikiem. Czy ten realizm rozumiał Sikorski? Bo ja mam wrażenie, że
nie tylko on, no ale on jest tu postacią najważniejszą, bo jako premier przejął na siebie jednak ciężar również i prowadzenia stosunków międzynarodowych. Rola Zalewskiego, zwłaszcza po tym kryzysie lipcowym, o którym mówiliśmy, ona maleje i ona nigdy nie będzie przy Sikorskim jakoś nadmiernie duża, to może nawet za wielkie słowo. Czy polskie elity tam w Londynie ten twardy brytyjski realizm rozumiały, bo mam wrażenie, że chyba jednak nie do końca. Zgadzam się z tobą. Rzeczywiście elity nie rozumiały tego realizmu i tej polityki, która się kształtowała. No pamiętajmy, że Churchill cały czas myślał o tym, aby wciągnąć do wojny Związek Sowiecki po stronie, rzecz jasna, aliantów. I będzie robił wszystko, żeby tego dokonać. A jak wiesz, co było później w roku 1944 na przykład, jak Mikołajczyk musiał z tymi wizytami, prawda, do Stalina jeździć i błagać wręcz o pewne decyzje i pewne kwestie, no wydaje się aż nadto widoczne. Natomiast słusznie tu zauważyłeś, że Churchill jednak się w pewien sposób jeszcze asekurował. On z pewnej strony mówił że w czasie wojny nie możemy decydować o tych strefach wpływów, ale jednocześnie dał wyraźne dyspozycje dla swojego ambasadora Stanforda Cripps'a, który już miesiąc później w Moskwie mówi o tym, że kraje bałtyckie, Besarabia, a także wschodnie części Polski prawdopodobnie będą należały do Związku Sowieckiego, jeżeli w wyniku wojny, jeżeli rzecz jasna ona zostanie wygrana. Także tu jest ta taka dwulicowa polityka z rządu brytyjskiego. Proszę też zauważyć, jak wygląda sprawa też w czerwcu aneksji włączenia Republik Bałtyckich do Związku Sowieckiego. I w tym czasie właśnie pojawia się niby przypadkowego, takiego lekceważąco traktowany jest przez Halifaxa i Churchilla były premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George, który się znów pojawia w tym czasie i który rzecz jasna, jak we wrześniu po wkroczeniu Armii Sowieckiej mówił o tym, że żołnierze Armii Czerwonej maszerują po swoim terenie, tak? I tutaj w zasadzie nie powinno być krytyki dla ruchu Moskwy, dla polityki Moskwy, to w tym czasie przy aneksji tych republik mówi o tym, że najlepiej dla pokoju na świecie byłoby podzielić Polskę między Niemcy a Związek Sowiecki. No wywołuje to rzecz jasna konsternację w ambasadzie RP w Londynie. Składane są noty. Natomiast właśnie postawa polityków brytyjskich też daje wiele do myślenia. Uważają, że Lloyd George jest nikim w tym czasie, a jednak ten artykuł ukazuje się w gazecie Sunday Pictorial. Jest to późniejszy Daily Mirror i to jest gazeta brukowa, rzecz jasna, ale czytana przez opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. A więc opinia publiczna Wielkiej Brytanii wyrabiała sobie już pewne jakieś zdanie na ten temat, na temat tego, co się dzieje, jaka jest ta geopolityka w tym czasie i co ewentualnie mogłoby się stać. Także no jest to dość ciekawe rzeczywiście i chyba ja ci przyznaję rację. No Sikorski jednak, no pamiętajmy też, że on jest w pewnym szoku jeszcze cały czas po tej Francji. Jest w nowym środowisku. Otacza go język, którego on nie rozumie. Świetnie włada francuskim. Nie mówi po angielsku. I rzeczywiście liczy na swoich doradców. No i są niestety, mamy te wpadki. Kilka wpadek, no tak, które są widoczne, bardzo mocno. Jeżeli doradcami mają być ludzie tacy jak Stefan Litauer, o którym już mówiliśmy, czy Józef Hieronim Rettinger, też delikatnie rzecz ujmując, różnie oceniany i nie do końca świetne wiadomo. Świetne kontakty, no na salonach znany, ale prawda też cały czas krąży, że jest czyje być może interesy, dla czterech wywiadów pracujący. Czyje interesy reprezentujący i w jakiej proporcji są to interesy polskie. No to jest postać, o której sporo napisano, ale ciągle nie napisano wszystkiego. Natomiast ja chciałem jeszcze wrócić do wątków sowieckich, bo one nam się tutaj zaczynają pojawiać. Znaczy dzisiaj wiemy dużo więcej. Wiemy na przykład, że wszystkie raporty i telegramy, czy może prawie wszystkie, a na pewno te ważniejsze,
Stafforda Cripsa z Moskwy były czytane przez służby sowieckie. Część z nich jest opublikowanych już dzisiaj. Dosłownie, to trafiało błyskawiczne biurko Stalina, czyli te opinie, o których mówiłeś, Józef Wissarionowicz znał. Z drugiej strony mamy też, daleko nie wszystkie, ale sporo dokumentów sowieckich, które powstawały w Londynie. Mam tu na myśli przede wszystkim ten trzytomowy faktycznie, znaczy dwutomowy, jeden tom jest dwuwoluminowy, Dziennik dyplomatyczny Iwana Majskiego, postaci doskonale osadzonej w tej rzeczywistości brytyjskiej, sowieckiego Pauprieda, ambasadora, który siedzi tam od roku 1934. Tam są też zapisy dotyczące Sikorskiego i rządu polskiego, ironiczne. Tam ironia dominuje. Oczywiście oni się gdzieś tam czasami spotykają, chociaż stosunków dyplomatycznych nie ma, ale Majski był poza służbami sowieckimi na pewno człowiekiem, który dostarczał świetnych informacji na temat zamiarów polskich i tak dalej Stalinowi. I teraz sprawa może najistotniejsza w tym wszystkim. Co rząd polski wie i co rząd polski próbuje zrobić, jeżeli chodzi o sytuację ludności polskiej na terenach okupacji sowieckiej? W tym właśnie okresie, po upadku Francji, kiedy te możliwości są jeszcze mniejsze. Chwieją się bowiem te państwa, które są neutralne, czy te państwa, które są pod mniejszym czy większym naciskiem ze strony Niemiec. Za chwilę będziemy mieli zerwanie stosunków dyplomatycznych chociażby z Rumunią, prawda? Z Węgrami też, z Bułgarią za chwilę. A to z kolei powoduje, że kanały przerzutu są też coraz trudniejsze, no właśnie dla tych, na którym Sikorskiemu szczególnie zależy, dla potencjalnych żołnierzy, którzy mogliby w siłach zbrojnych polskich na Zachodzie służyć. Co wiemy na temat, to znaczy co rząd wiedział na temat deportacji, kolejnych przecież to one się ciągle odbywały, bo jak się to zaczęło, ta pierwsza fala w lutym 40 roku, tak ostatnia, czwarta, to jest dopiero czerwiec 41. Co wiemy na temat tak zwanej paszportyzacji, która następuje tam w Londynie i co próbowano robić? Nic? To są przecież sprawy kluczowe w ogóle dla, powiedziałbym, nawet bytu narodu. Czy Sikorski podejmował tu jakieś akcje? No właśnie to jest problem, że mało wiemy na ten temat. W zasadzie rząd polski nie wie, co się dzieje z oficerami, tak, którzy giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo, gdzie oni się znajdują. Mówisz tutaj o latach 39-41, to jest 1,5 miliona ludzi, którzy znajdują się w łagrach, w obozach odosobnienia i którzy są, ich rodziny są także później, prawda, wysyłane na Sybir. Także no, mamy niewiele informacji, czyli rząd miał chyba niewiele informacji związanych z tym, co się faktycznie wydarzyło. No, nie wiadomo, jaki był los na przykład Stanisława Halera. Też jest ciekawe, że nie wiadomo było, co się dzieje z tymi politykami, tak? Gdzie oni przebywają. Także no, rozmawialiście także w zeszłym miesiącu z moim przedmówcą na temat tej organizacji Służby Zwycięstwa w Polsce, czy potem ZWZ, gdzie nie wiadomo dlaczego, czy wiadomo dlaczego, wydaje się, że Sikorski zrobił to z premedytacją, Karaszewicza, Tokarzewskiego się wysyła na odcinek wschodni. Ta siatka konspiracyjna na terenie okupacji sowieckiej, ona była infiltrowana przez służby sowieckie, to my to wiemy i to w zasadzie była infiltrowana, może nie kompletnie, ale niemalże kompletnie, wszystko to, co istotniejsze, Sowieci wiedzieli. Natomiast ja mam taką tezę, nie wiem, czy ona jest właściwa. 19 listopada 40 roku Karol Popiel, człowiek bardzo bliski Sikorskiemu, przepraszam, który zresztą potem napisał bardzo taką wzruszającą książkę o generale Sikorskim jako swoim przyjacielu, mówi jednak na posiedzeniu rządu o tym, że sytuacja Polaków jest zła. Nie wiemy, mówi Popiel, wszystkiego, ale na pewno wiemy, że są te deportacje. Na pewno wiemy, że jest próba narzucania obywatelstwa sowieckiego mieszkającym tam, obywatelom II Rzeczypospolitej. Coś trzeba z tym zrobić. I teraz tu właśnie wychodzi
polityka brytyjska. No bo naturalną rzeczą byłoby poproszenie Brytyjczyków o to, żeby coś z tym zrobili. Ale strona polska wie, że Wielka Brytania nie chce zadzierać Związkiem Sowieckim, nie chce iść na udry ze Stalinem. Stalin może się przydać. Brytyjczycy pewnie już dobrze wiedzą, że te stosunki sowiecko-niemieckie w tym okresie, to jest późna jesień 40 roku, mimo wizyty Mołotowa w listopadzie właśnie w Berlinie, 12-14 listopada jest ta słynna wizyta, one się psują, bo to już widać wyraźnie, że Hitlerowi te stosunki już nie są tak bardzo potrzebne. To są przygotowania już do wojny. Tak, już są przygotowania do wojny. Za chwilę będą podjęte decyzje. Ta wojna będzie odłożona ze względu na sytuację na Bałkanach, to jest jasne. Natomiast strona polska nie zwraca się do Brytyjczyków, tylko Popiel i inni też proponują, żeby być może uruchomić potęgę amerykańską, żeby to Amerykanie, być może mający mniej oporów co do ułożenia sobie czy pójście na owe udry, jak to powiedziałem, ze Stalinem, ingerowali w te sprawy i no, stanęli w obronie ludności polskiej. Ja stawiam tezę, że dla mnie to jest siła, to jest wyraz kompletnej bezsilności rządu polskiego. Nie może zrobić nic w tych istotnych sprawach, niezależnie od tego, że być może, no wiadomo, że nie wiedzieli o tym, co się stało w Katyniu i innych miejscach. To wyszło dużo, dużo później. Ale pewne informacje jednak były, bo deportowano ponad 330 tysięcy ludzi. No, wywiezienie takiej masy ludzi, a powsadzano do więzień jeszcze innych, prawda, i tak dalej, no, nie mogło się tak zupełnie anonimowo odbyć. To jednak są już realia XX wieku, a nie XVIII, kiedy przepływ informacji nawet ograniczony, ale jednak istnieje. I co? I nic. No właśnie. No tak, ale tutaj są różne dane, tutaj trzeba też to skorygować, że mówi się o 40 tysiącach chyba w 39, 300 tysiącach w 40 i 400 tysiącach w 41. Ostatnie badania mówią, że była to od pół do 700 tysięcy osób deportowanych. No masz rację, tak? Ale no, zgadzam się też z tobą, ale nie można nic zrobić na tym gruncie brytyjskim z tą sprawą. No jest to drażnienie, prawda, w pewien sposób Churchilla, który cały czas no, daje do zrozumienia, że te stosunki napięte między rządem polskim a sowieckim nie leżą w interesie Brytyjczyków. Ale wydaje mi się też, ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ta opcja amerykańska i ta wizyta Sikorskiego między marcem a majem 40 roku też nie jest do końca... 47, tak, przepraszam, tak, oczywiście. Dodajmy wymieniona ambasadora, prawda, bo tak. Jerzy Potocki, jako no jednak zdeklarowany Piłsudczyk, nie bardzo pasował do tego towarzystwa. Jego zresztą oskarżano o to, że pomagał tak. W ucieczce Józefa Becka, tej, która się nie udała w październiku 40 roku i tak dalej, i tak dalej. Zastąpiono go Janem Ciechanowskim, skądinąd bardzo dobrym, wyśmienitym polskim dyplomatą. I co ta podróż dała Sikorskiego? No właśnie, bo tak często jest ona przedstawiana w historiografii jako sukces, bo to jest jedna z trzech podróży do Ameryki. Pierwsza. To jest pierwsza podróż, tak, marzec 41, ona kończy się chyba w maju, 23 maja chyba się kończy, 41 roku. Odbywa się rzecz jasna przez Kanadę, są rozmowy z premierem Kanady, a później z 7 kwietnia jest rozmowa z Rooseveltem. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, no, próba zainteresowania Stanów Zjednoczonych sytuacją ludności polskiej, sytuacją w okupowanym kraju, jest próba rekruta, która jest no, kompletnie nieudana, bo tam niecały 1000 chyba żołnierzy, 700 ileś zostało zrekrutowanych z Kanady. Roosevelt nie zgadza się na pobór z Stanów Zjednoczonych, no, gdyż po pierwsze, jest to państwo dalej neutralne, pomimo programu Lend-Lease, ale jednak jeszcze nie przystąpiło do wojny. I kolejna sprawa, no ci żołnierze też się nie palą do tego, żeby służyć w armii polskiej, tak? Bardziej się skłaniają ku temu, żeby służyć w armii amerykańskiej. Czy nie lepiej było wykorzystać w większym stopniu generała Hallera, Józefa Hallera, który przecież był członkiem rządu? No, nie był to człowiek już młody, ale on był symbolem dla tych Polaków amerykańskich, także kanadyjskich,
formowania właśnie armii. Tymczasem dokładnie to było 722 żołnierzy zrekrutowano na terenie Kanady po rozmowach z premierem Mackenzie Kingiem i ministrem Robertsonem i innymi politykami kanadyjskimi, ale tam też stworzono pewne sito, dlatego że obywateli Polski zgłosiło się więcej. Tylko problem polegał na tym, że bardzo wielu z nich to byli Ukraińcy. A tych nie chciano przyjmować do armii, bo się obawiano, że to są Ukraińcy z Galicji Zachodniej, którzy będą taką no, irredentą, prawda, jakąś wewnątrz. Więc tam jeszcze tego typu problemy dochodziły, ale wydaje się, że Sikorski tutaj może trochę za mocno grał na siebie, tak bym to powiedział, bo z jednej strony posługiwano się symbolem Armii Polskiej, tej Armii Błękitnej, późniejszej, w dużym stopniu składała się przecież z ochotników amerykańskich właśnie, ale Hallera tutaj no, niespecjalnie wykorzystano, mimo że on był jeszcze wtedy no, człowiekiem może nie najmłodszym, ale sprawnym bardzo. To się kompletnie nie udało. Natomiast mimo tego Sikorski był oczarowany na przykład Roosevelta. On wrócił z rozmowy tej z 8 kwietnia no, no niemalże w skowronkach, prawda? I tu znowu ale jest dlaczego, pytanie dlaczego, o tą dlaczego, naiwność. Dlaczego? Dlaczego? No jak to się stało? Gdyż Roosevelt obiecał mu po prostu Wielką Polskę w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc nie widział, jeszcze wtedy moim zdaniem, bo to wyjdzie dokładnie, jeżeli będziemy mieli czas i będziemy rozmawiać o koncepcjach różnych federacji w czasie II wojny światowej, jeżeli to nam się uda omówić dzisiaj, to tam właśnie będzie taki moment. Czasu nie mamy nigdy, ale coś omówimy. Tam będzie taka sytuacja, kiedy jest to właśnie kiedy ta federacja czy konfederacja jest próba nawiązania między Polską a Czechosłowacją czy Czechami. Jest ten właśnie moment przełomowy Roosevelta, kiedy on się w pewnym sensie jest bardzo zaciekawiony w 1941 roku podczas wizyty koncepcjami federacji, która ma być tworzona pod właśnie tutaj, no, główną rolę ma odgrywać Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, a później, kiedy już zmienia się sytuacja w 1943 roku, zupełnie jakby mówi Polakom, aby zrezygnowali w ogóle z tych koncepcji i żeby w pewien sensie sobie darowali taką rolę przywództwa w tej części świata, w tej części Europy. Ale to jest kolejna gra no, jednego no, wybitnego polityka, tak, Roosevelta, który no, nie chce, prawda, nie zamierza Sikorskiemu. Znaczy, robi mu nadzieję, tak? Że jeżeli wielkie mocarstwo, jakimi są Stany Zjednoczone, no, gwarantują w pewnym sensie granicę ryską i odbudowę Polski w granicach przed 1 września. Także no, stąd nie jest dziwne, że Sikorski jest oczarowany, tak, Rooseveltem i jest bardzo zadowolony z wyników spotkania. I tak to przedstawia w Polsce, w Londynie. W Londynie. No, to są deklaracje słowne, które nie są dość jednak precyzyjne. Mówię tutaj o deklaracjach Roosevelta i cały czas mam w głowie, że jednak to był naiwny optymizm. Dlaczego? Dlatego, że ta wizyta długa, półtora miesięczna na kontynencie północnoamerykańskim, wydawałoby się, że dobrze przygotowana. Tam nie ma znowu ministra Zaleskiego, znającego ten świat anglosaski całkiem dobrze. Tam jest Rettinger, tam jest Mikołajczyk nawet, prawda, co ciekawe. Mało wtedy jeszcze znany polityk. Natomiast no, no fakty są twarde, bo jeżeli Sumner Wells mówi, dobrze, przyjmujemy Polskę do Lend-Lease Act, możecie korzystać z tej pomocy, ale tylko i wyłącznie w ramach kontyngentu brytyjskiego. Czyli nie wydzielamy dla was specjalnej nitki, tylko dobrze, jesteście tam na Wyspach Brytyjskich, tam macie armię, to korzystajcie z tego, co łaskawie wam Brytyjczycy ze swojej części, którą im przekażemy, damy. No to jest chyba jasna wskazówka. Jest jeszcze jedna wskazówka. Dla człowieka, któremu zależało na formowaniu armii, ona powinna być absolutnie kluczowa. Amerykanie nie godzą się na to, żeby na terenie Stanów Zjednoczonych wśród obywateli polskich też, bo przecież tam byli Polacy, nie obywatele amerykańscy, tylko tacy, którzy mieli ciągle obywatelstwo polskie, przeprowadzać akcję werbunkową. Na to nie ma zgody, tylko ochotnicy.
tylko ochotnicy. No jak wyglądają ochotnicy, to już o tym mówiliśmy. To jest zresztą smutna karta, bo my musimy mieć też świadomość, tu wrócę trochę, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze są tego świadomi, ale bardzo wielu, większość ochotników z okresu I wojny światowej, tych, którzy znaleźli się w szeregach Armii Błękitnej, Armii Polskiej we Francji, tych ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza i z Kanady, bardzo szybko wróciła do Stanów Zjednoczonych i Kanady. I to wielu z nich wróciło rozgoryczonych sposobem potraktowania ich w Polsce. Ta pamięć była żywa wśród tych polonusów, więc te wyniki ochotniczego zaciągu były więcej niż mizerne. To na takie rzesze Polaków, którzy pomimo mieszkają... Tylu akcji zabiegów, i tylu zabiegów, właśnie. Tylu przemówień, prawda? No i teraz tak, no mamy te fakty twarde, a z drugiej strony ten znowu nieprawdopodobny optymizm. No ja rozumiem, że polityk nie powinien emanować pesymizmem, ale ten optymizm to chyba jest jednak w większym stopniu naiwność niż optymizm. I to u Sikorskiego widać. Znaczy, ja zmierzam do tego, że on nie do końca, będąc jednak przygotowanym, bo jeszcze na gruncie francuskim on sobie radził, on miał swoje ścieżki we Francji. On miał tam swoich ulubionych polityków, on miał tam przyjaciół, z którym był na ty, mógł rozmawiać. Francuzi pisali mu wstępy do książek. Marszałek Foch, wtedy już nieżyjący, napisał mu przecież taki wstęp. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast na gruncie brytyjskim, amerykańskim, on nie miał żadnych kontaktów. On musiał bazować, no właśnie, na takich ludziach jak Rettinger, jak Litauer, a nie chciał bazować na takich ludziach, którym trudno zarzucić jednak złą wolę, jak August Zaleski, który w Wielkiej Brytanii przecież przebywał i kończyło się to często właśnie owym nadmiernym optymizmem. Także ta wizyta pierwsza, potem będą jeszcze dwie, pewnie uda nam się jeszcze cokolwiek powiedzieć, może już nie dzisiaj, no to jest klęska, to jest tak naprawdę klęska. Ja chciałem zmienić, może trochę przeprofilować naszą rozmowę, bo jest jeszcze jeden ważny temat. To jest właśnie już, o którym wspomniałeś, idea Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej. Bardzo istotna kwestia, która pojawia się w zasadzie już latem 40 roku. Tam postacią centralną jest Edward Beneš, który no, jest nie dla wszystkich, ale dla wielu wychodźców z Czechosłowacji przywódcą, aczkolwiek są tam i Słowacy, i są trochę inne koncepcje, jest Komitet Czechosłowacki, który potem zostaje przekształcony w rząd 21 lipca, tak, chyba tak. Bardzo szybko, uznany oczywiście przez Polskę. I te rozmowy też nie są takie łatwe. Czy to nie jest też tak, że Sikorski próbował tutaj pewnych oryginalnych rozwiązań właśnie z Czechami, z Słowakami, chociaż sam Beneš mówił, że nie ma Czechów i Słowaków, my jesteśmy Czechosłowakami, a w gruncie rzeczy szedł ścieżkami przetartymi przez swoich politycznych przeciwników, to znaczy budowanie jakiejś formy federacji w Europie Środkowo-Wschodniej, jakiejś siły, która byłaby z jednej strony mocą odporną w stosunku do Niemiec, nawet tych powojennych, a z drugiej strony do Związku Sowieckiego. Inaczej oczywiście, może z innymi partnerami, bo Piłsudski i Beck nie chcieli tego robić z Czechami. On zechciał, ale czy to jest takie do końca nowe? No, nowe na pewno nie jest, bo koncepcje federacji, możemy mówić o koncepcjach federacji już za Józefa Piłsudskiego. Możemy mówić także o koncepcjach w arcyfederacji za rządów Sikorskiego, bo też miał takie plany. Mamy w 21 roku dość ważną, szkoda, że nie weszła w życie, umowę Sikorski Skirmund Beneš. A więc te koncepcje współpracy polsko-czechosłowackiej były żywe i sięgały wczesnych lat 20. Ja tylko przypomnę, że później, w latach 30., pomimo złych relacji politycznych, wydaje się, że od roku 27 do 35 te stosunki na niwie wojskowej są bardzo dobre między obu państwami. Także ta koncepcja, która chyba miała
też to, co zauważyłeś, służyć wzmocnieniu pozycji Sikorskiego, no miała swoje dawne podłoże i była taką próbą odpowiedzi na zagospodarowanie no tego, o czym też rozmawialiśmy rok temu na spotkaniu, czyli tej trzeciej Europy, tego intermarium, tak, Beka, stworzenia państw, które mogłyby no, być konkurencją dla Niemiec i Związku Sowieckiego. I rzeczywiście ta koncepcja staje się faktem, gdyż deklaracja, zostaje podpisana deklaracja 11 listopada 1940 roku. Zawiązuje się komitet koordynacyjny i tutaj mamy takie nazwiska, no, trzeba chyba je wymienić właśnie, których, czyli Benesz, Masaryk, Slawik, po stronie polskiej to jest Raczyński, Zaleski, Sejda. No i mamy kryzys, czyli mamy ten układ Sikorski-Majski, myślę, o którym będziemy jeszcze na koniec rozmawiać, gdzie ci politycy sprzeciwiają się temu układowi i odchodzą z rządu, tym samym odchodzą z komitetów koordynacyjnych, nie firmują swoimi nazwiskami tych działań. No i wiemy, jak to się kończy, gdyż no, Benesz też nie ukrywa przed Sikorskim, w kogo on jest wpatrzony. No pamiętajmy, że jednak żywa była pamięć Monachium, zdrady Zachodu i cały czas takiego patrzenia na Związek Sowiecki, który według mniemania Benesza miał rozgrywać tutaj karty w tej części Europy. Stąd wyraźne zawsze sugestie, informowanie rządu sowieckiego, że żadne decyzje kategorycznie nie zapadły w tych rozmowach polsko-czechosłowackich. I zostało to wykorzystane przez Związek Sowiecki, który blokuje pewne rozmowy. No to, że też dochodzi w 1943 do znalezienia oficerów, tak, zabitych w Katyniu i zerwania stosunków w kwietniu, 25 kwietnia 1943 roku, ułatwia Czechom zerwanie stosunków na temat Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej i włączenia ewentualnego innych państw z tego regionu w ten system. Bardzo ciekawy, wydaje się. Znaczy ja myślę, że Polacy pracujący na rzecz no, urealnienia tej koncepcji Konfederacji, o której sporo już napisano, byli świadomi, że rusofilstwo Czechów doskonale się przełożyło na sowietofilstwo. I tutaj wielkich zmian nie będzie. Zresztą sam Benesz mówił, że rusofilstwo jest faktem, z którym należy się liczyć, jeżeli chodzi o w ogóle postawę zdecydowanej większości polityków czeskich czy czechosłowackich. I tutaj, co ciekawe, na ile te kwestie znam, to nawet nie sprawa Zaolzia była tutaj kością niezgody, bo jeżeli miała być konfederacja, czyli w zasadzie związek polityczny, gospodarczy dwóch państw, zmierzający do jakiejś formy jedności, no to sprawa Zaolzia schodzi na plan dalszy, ona zostanie w ramach owej konfederacji rozwiązana. Ale był tylko to jeden... granica ryska. Tak, tak, ale oczywiście, ale był to jeden z powodów jednak zrywania rozmów polsko-czechosłowackich, gdyż no to był jednak dla Czechów warunek dość ważny, żeby granica była sprzed 28 września 1938 roku, a Polacy cały czas, prawda, dążyli do tego, żeby to była granica sprzed 1 września. Tak. I także Polacy bardzo wyraźnie opowiadali się za separatyzmem Słowaków, a to, co było nie do przyjęcia przez Czechów, prawda? Czy zatem ta koncepcja Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej nie była utopią wtedy? Oczywiście, że była utopią. Od samego początku wydaje się, że wiedziano, jaki będzie jej finał. Tylko no, być może na potrzeby wcześniejszych lat była to koncepcja, która mogła w pewien sposób zmienić myślenie, nie wiem, polityków na Zachodzie. Pamiętajmy, że do tej koncepcji także namawiali torysi angielscy, żeby taka siła powstała. A więc założenia na samym początku wydawały się realne i ta koncepcja wspólnej Europy, tak, przepływu, handlu, wspólnej gospodarki, polityki zagranicznej, no była bardzo, bardzo interesująca. A może to właśnie był atut Sikorskiego w stosunku także i do Brytyjczyków, do gospodarzy brytyjskich, bo przecież ta koncepcja miała być szersza.
Konfederacja Polsko-Czechosłowacka miała być jądrem pewnej szerszej koncepcji, bo tam myślano o tym, żeby włączyć powojenną Austrię, powojenne Włochy, Rumunię, państwa bałtyckie w miarę możliwości i tak dalej, więc stworzyć taki blok. Oczywiście pewnie gdzieś tam w tyle głowy Sikorski myślał, że to on będzie tym głównym politykiem tego bloku, może razem z Beneszem. Tylko co było zaskoczeniem dla strony polskiej? Po pierwsze to nieprzyjemnym. Okazało się, że Czesi, Czechosłowacy, użyję określenia Benesza, świetnie informowali na bieżąco ambasadora Majskiego o tych posunięciach, więc Moskwa to wiedziała. I tutaj ten cień Moskwy, cień Kremla nad tym wisiał i Czesi też dawali do zrozumienia, że granica Ryska to jednak nie przejdzie. Bo tu w tej koncepcji to okej, możemy się z Polską związać, ale no nie z taką Polską, jaką sobie sami Polacy wyobrażają, że utrzymają granicę na wschodzie, granicę ryską właśnie, przedwojenną, a jeszcze dostaną Wrocław, że to za daleko, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że jednak no, z całym szacunkiem, ale realizm strony czechosłowackiej był większy niż strony polskiej. Znamienne też było to, że Czesi podpisali 6 dni po Anglikach umowę ze Związkiem Sowieckim, a więc tutaj to jest też taka... Błyskawiczny. Jeszcze dodam jedną rzecz, taką ciekawostkę, którą niedawno znalazłem w opublikowanych dokumentach, ale wcale nie dotyczących stosunków polsko-sowieckich, tylko litewsko-sowieckich. Otóż w lutym 1942 roku Zofia Dzierżyńska zwraca się do Georgi Dymitrowa z pytaniem, jak kierowane przez nią radio rozgłośnia Polska podległa Kominternowi ma się odnieść do koncepcji Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej w kontekście deklaracji polsko-sowieckiej podpisanej przez Sikorskiego i Stalina w grudniu 1941 roku. Oni sami nie wiedzieli, co z tym zrobić. No, oczywiście wytyczna była potem prosta. Atakować ile wlezie, bo ta konfederacja była od początku taką solą wokół Sowietów, jak każda próba budowania większej koncepcji politycznej wykraczającej poza jedno państwo za zachodnimi granicami Związku Sowieckiego, no to oczywiście było odbierane jako budowanie bloku wrogiego, więc Sowieci to torpedowali, a Czesi się temu poddali. Więc ta idea, no, to jednak była utopia. Tutaj zmiana też, to chciałbym to dodać z tej wizyty Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych w 1941 roku, o której wspominaliśmy, no, że te pierwsze takie zachłyśnięcie się tą ideą Konfederacji w Europie Środkowo-Wschodniej, takimi planami. No, po 2 latach Roosevelt wycofał się z tych planów. Sugerował wręcz Polakom, aby się wycofali z tej Konfederacji, żeby nie drażnili no, już w zasadzie kolejnego alianta. Tak? No, ale wtedy już karty rozdawał w coraz większym stopniu towarzysz Stalin. Prawda? Jego akcje szły w górę. Jeżeli jeszcze mogę, bo to jest ciekawe, że rzeczywiście Czesi na początku 1943 roku definitywnie urywają te rozmowy na temat deklaracji, na temat konfederacji, na temat wspólnej polityki, ale ta sprawa jest wciąż żywa. To jest ciekawe, że nie wiem, czy o tym słyszałeś, że w 1986 roku na emigracji oba rządy podpisały. To takie symboliczne było, ale jednak deklaracja, no, która potem rzecz jasna no, w polityce Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku, kiedy oba państwa są w tej Unii, no jakby no zrealizowała swoje... Inaczej wygląda. Chociaż to też nie są łatwe karty stosunków polsko-czechosłowackich, polsko-czeskich, a zwłaszcza losy mniejszości polskiej do dzisiaj tam mieszkającej, o czym miałem okazję się kilkakrotnie przekonać, będąc na Zaolziu, jak to my mówimy. Ja chciałem już powoli, zmierzając ku końcowi jednak, bo no, czas mamy zawsze ograniczony, dotknąć kwestii absolutnie przełomowej, to znaczy realizacji planu Barbarossa, odkładanego, bo przecież Hitler chciał na Sowiety uderzyć wiosną 1941 roku. Zamach dokonany w Jugosławii przeciwko proniemieckiemu reżimowi no, zmienił te
nastawienie, trzeba było najpierw, przepraszam za kolokwializm, załatwić sprawy bałkańskie, a dopiero potem uderzyć na... Słynny plan Marita. Tak, na Sowiety, ale to się jednak stało. 22 czerwca 1941 roku i to przewraca cały ten układ, o którym prawie cały, do góry nogami. No bo tak, no, dla Brytyjczyków no, ziściło się to, o czym marzyli i ta delikatna polityka w stosunku do Sowietów przyniosła im tutaj zyski, zwłaszcza w sprawach polskich. Się jednak, delikatnie rzecz mówiąc, nie wychylali. Churchill powiedział, że nawet z diabłem podpisze pakt, byle przeciwko Hitlerowi. No to się właśnie ten diabeł gdzieś tam na wschodzie objawił. Bardzo szybko to podpisano. Zrobili to Czesi. No i teraz mamy ten polski problem największy, no bo Polska ma jakie stosunki ze Związkiem Sowieckim? Są one zerwane. Sikorski co prawda mówi, że mamy stan wojny, ale wojna niewypowiedziana, to jest tylko stwierdzony stan agresji. Niewiele wiemy, co się tam dzieje na terenie Sowietów, a nagle otwierają się zupełnie inne możliwości. I tutaj czynnik brytyjski wchodzi już bardzo, bardzo mocno. I teraz moje pytanie znowu, wcale nie przewrotne. Czy aby nie za mocno? To znaczy, czy Sikorski mógł te naciski ze strony brytyjskiej przynajmniej starać się sparować? No, wydaje mi się, że chyba nie. Jednak nie był w stanie w tym czasie sparować tych wysiłków. No sytuacja, tak jak już no, ta dzisiejsza rozmowa nam pokazała, że pozycja nie była wcale, nie występowaliśmy z pozycji silnego. Byliśmy na wychodźstwie, mamy bardzo trudną sytuację na przykład przy budowaniu Konfederacji, czyli z sąsiadami. Wcale ta wizyta, jak już zresztą wspomnieliśmy, że wizyta w Stanach Zjednoczonych nie przynosi zakładanych rezultatów. No i dochodzi do planu Barbarossa, do ataku bardzo szybko posuwającej się armii niemieckiej i w zasadzie no, bardzo trzeba szybko też podejmować decyzje i pokazać gospodarzom, że jednak w jakiś sposób no, myślimy, chcemy należeć do tego bloku, pomimo tego, że no, mamy od 17 września zerwane stosunki, ale stanu wojny faktycznie nie ma z tym krajem. Także no, wydaje mi się, że chyba nie mógł niczego innego. Tu oczywiście będziemy rozmawiać o tym, że no, część polityków zarzuca mu, że, no, że zbyt szybko, że niepotrzebnie, że pewne sprawy nie zostały dograne. No ale jednak Sikorski, rozpatrując te 5 artykułów, chyba tak się składała z 5 artykułów ta umowa, no decyzję sprzed 1939 traktował w ten sposób, że jednak to będzie właśnie ta granica ryska, że tak to interpretował. Nie zdawał sobie chyba sprawy w tamtym czasie, że a to może być inaczej. W swojej głowie, a nie na papierze. No, dokładnie. No właśnie. Natomiast dodajmy jeszcze, że duża grupa badań nie robiono, bo zrobić ich nie można było. Raczej większość Polaków przyjęła tę wojnę sowiecko-niemiecką z ulgą. Nawet członkowie rządu Sikorskiego, mamy na to dowody, bo są zapisy w protokołach posiedzeń Rady Ministrów, wypowiadali się, że gdzieś tam na tych obszarach potężnych Eurazji Niemcy się wypalą, a zdążą Sowietów na tyle osłabić, że tylko Polska na tym zyska. Przecież czy to Polacy pod okupacją niemiecką, czy pod okupacją sowiecką, no raczej się nie martwili z powodu tego, że Armia Czerwona przegrywa dziesiątki, setki tysięcy żołnierzy sowieckich. Wręcz wstrzymywano czasami akcje dywersyjne na przykład. No właśnie, żeby nie... więc to i teraz Sikorski staje jednak w trudnej sytuacji, bardzo, bo zaryzykowałbym może za daleko idące twierdzenie, ale jednak, że podpisując pakt z Sowietami, on idzie wbrew dużej części opinii polskiej. Dużej części. A te niedopatrzenia, niedopowiedzenia, one jeszcze to wrażenie pogłębiają,
Mamy przecież kryzys rządowy. Natomiast ja zwracam uwagę na coś jeszcze. I tu znowu, tu jest jednak ewidentny błąd w moim przekonaniu. Jako historyka dyplomacji mówię to dosyć odpowiedzialnie. Znowu jest odsunięcie zawodowych dyplomatów. To nie oni negocjują ten układ. On sam, tak. Negocjuje on sam. Znowu gdzieś się pojawia Rettinger, prawda? Jest tam oczywiście nacisk ze strony Brytyjczyków. Już Anthony Eden tutaj trzyma rękę na pulsie, żeby to poszło we właściwą stronę. No i po drugiej stronie mamy naprawdę wytrawnego sowieckiego dyplomatę, doświadczonego. Nie znamy instrukcji, co ciekawe, dokładnych. Nigdy one nie zostały opublikowane. Z pewnymi tam drobnymi wyjątkami, ale tych instrukcji, które Majski otrzymywał z Moskwy, jak to negocjować, bo to też poszerzyłoby naszą wiedzę, ale tu znowu Sikorski jest no, w potrzasku. To znaczy to też sam fakt podpisania tego układu, sposób jego negocjowania i jego treść w efekcie oceniana pozytywnie. Ale jednak pokazują słabość strony polskiej. Sikorski nie miał kart, no bo też ich pewnie specjalnie no, nie mógł mieć. Bo cóż, gdyby miał za sobą półmilionową armię, to może te rozmowy wyglądałyby inaczej. Ale to nie jest armię przypadek. Armię chciał tworzyć na wschodzie. Chciał tworzyć to rzeczywiście. To nie jest przypadek, że podczas rozmowy ze Stalinem na Kremlu kilka miesięcy później Stalin go pytał, a pan premier jakimi siłami dysponuje? Dokładnie bardzo, prawda? Taką dywizją, a taką, a tu formujemy i tak dalej. Bo to Stalina interesowało. Stalina zawsze interesowało, kto ma jaką realną siłę. No tutaj ta siła była w obliczu tych milionowych armii. Stalin mówi, my mamy pod bronią 7 milionów ludzi. W grudniu 1941 roku mówi to Sikorskiemu. No to przy tych milionach żołnierzy sowieckich polskie garstki były kroplą w morzu. Więc tu chyba zgoda, że nie można było raczej więcej, ale można było może jakościowo lepiej to załatwić, jeżeli chodzi o same zapisy. Odsunięcie tylko czy one by coś zmieniły? Jest tu wymowne. Już możemy się wypowiadać prawda, post factum, czy one by coś zmieniły w tej sytuacji, która nastąpiła później, prawda? Po 1943 i potem 1944 i 1945 Osobiście roku. Uważam, że nie. To znaczy nie podpiszę się pod tymi głosami, które czasami się pojawiają także w literaturze historycznej, że wtedy, kiedy armie sowieckie się cofały, kiedy w ogóle groziło zawalenie się Związku Sowieckiego, bo to przecież tak trzeba nazywać. Ta opinia publiczna mogła się, obywatele sowieccy mogli się odwrócić od władzy. Przecież oni pamiętali wielkie czystki, to było na wyciągnięcie ręki, że można było więcej. Nie, nie można było. Tu Stalin grał od początku bardzo konkretnie i on wiedział, gdzie, w czym może ewentualnie ustąpić, a w czym ustąpić nie może, więc absolutnie istota tego układu nie dałaby więcej. Co najwyżej można było uniknąć pewnych no, nieszczęśliwych zapisów, takich jak amnestia. Ale to znowu, no bo jaką amnestię? Amnestię się udziela przestępcom, ludziom skazanym, a nie obywatelom obcego państwa, których wtrącono do więzień, łagrów i przesiedlono do miejsc specjalnego osiedlenia tylko za to, że byli obywatelami innego państwa, czy też należeli do innej klasy społecznej. No to są tego typu dylematy. Natomiast, no właśnie, i teraz w tym kontekście widzę przed oczyma pismo Augusta Zaleskiego, który złożył dymisję, zresztą nie on jeden jako minister, bo i Kazimierz Sosnkowski, Marian Sejda, wspomniany przez ciebie, ale Zalecki napisał takie pismo do Sikorskiego. Pan generał przefrymarczył wschodnią granicę Polski za cenę popularności u Anglików. Czy z taką opinią Augusta Zaleskiego, doświadczonego polityka i dyplomaty, ty się zgadzasz? Czy to rzeczywiście tak było? Tak, wydaje mi się, że tak, że ja się zgodzę z tą opinią. No, tak to wyglądało. Te zapisy, o których mówisz, czyli właśnie no, brak wyraźnego wskazania tej granicy po traktacie ryskim, no, powoduje, że no, i Sikorski jednak
w cały czas to, co mieliśmy na początku naszego spotkania, że też by podpisał pakt z diabłem, żeby stworzyć armię polską. I też myśląc o tych o rodakach, którzy jednak są na dalekiej Syberii. Ja przypomnę tylko, że powiedzmy z tej dalekiej, najdalszej Syberii z 13 tysięcy ludzi tam deportowanych chyba do armii Andersa dostało się 171. To o czymś świadczy, prawda? A więc możliwość wyciągnięcia obywateli polskich, no jednak tutaj odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. No a poza tym groziła Polsce izolacja totalna, jeżeli by, gdybyśmy, nie wiem, sprzeciwili się. To jest w ogóle no, w stosunkach tutaj dyplomatycznych, no taka sytuacja chyba nie mogła mieć miejsca. Ale rzeczywiście, no to co zauważyłeś, no pewne zapisy można było wymusić, rzecz jasna, na, gdyby może byli Raczyński nieobecny, który przejmie schedę po Zaleskim, ale on akurat uległ wypadkowi i nie uczestniczył w tych rozmowach. No odsunięty Zaleski, który się nie zgadzał z tym postanowieniami Sikorskiego i z jego jakby, no on nawet zarzucił Sikorskiemu, że działa w obszarach, które nie są dla niego, tak? No powinien się zająć innymi sprawami, na przykład wojskowymi. Także no jest w tym jakaś doza prawdy. No tak, tylko ja stawiam już jako jedną z ostatnich kwestii, czy tu znowu nie ma olbrzymiej dozy naiwności. Są już doświadczenia sprzed roku owego memoriału Litauera, gdzie sprawa granicy została w sposób no, taki, a nie inny potraktowana. Nawet jeżeli Sikorski nie był w stanie przeczytać tego w języku angielskim i zrozumieć, to przecież potem Raczyński i inni mu mówili, co tam było. To zostało zresztą akurat to zostało zmienione. Więc on wiedział, czego się może spodziewać. I teraz tylko naprawdę naiwny polityk, naiwny, może twierdzić, że on uratował granice przedwojenne, nie wpisując ich w ten układ, a w tym układzie było wpisane, że anulowane zostają układy sowiecko-niemieckie z sierpnia i września 1939 roku. Przecież obaj jako historycy dyplomacji wiemy, że w układach międzynarodowych równie ważne, a czasami ważniejsze jest to, co tam nie jest zapisane, od tego, co tam jest zapisane. Anulowanie układów sowiecko-niemieckich z sierpnia i września 1939 roku wcale nie oznaczało, bo oznaczać nie musiało, automatycznego powrotu do status quo ante, czyli do granicy ryskiej. No jeżeli Sikorski tego nie rozumiał, to przepraszam bardzo, ale wystawia sobie bardzo słabe świadectwo. I to, no tak to widzę. Natomiast no może zapowiadając już kolejne spotkanie, bo odkrywamy tutaj te sprawy sowieckie, które będą dominowały w stosunkach zagranicznych w polskiej polityce później, dopowiem, że jednym z postanowień tego układu było nawiązanie stosunków dyplomatycznych, innych utworzenie armii polskiej na terenie Związku Sowieckiego, Polskich Sił Zbrojnych. Dodatkowy układ podpisano jeszcze w sierpniu w tej kwestii. Natomiast przysłano, on już był wcześniej, ale funkcję owego pauprieda sowieckiego przy rządzie Sikorskiego objął Aleksandr Bogomołow, człowiek, o którym mało wiemy. To był dyplomata sowiecki z rekrutacji Mołotowa. Wcześniej urzędnik partyjny, jeszcze wcześniej żołnierz Armii Czerwonej. A w międzyczasie w latach 30. kierownik katedry materializmu dialektycznego i historycznego w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Takiego dyplomatę Stalin nam zafundował i to, co ten człowiek wypisywał o rządzie Sikorskiego o nim samym, no to jest w ogóle godne podziwu. Ciągle mało wiemy, bo część dokumentów jest jednak poza obiegiem, ale tutaj odkrywa się zupełnie inny już obszar też i badań. Ja myślę, że na tym zakończymy, bo te najważniejsze wątki oczywiście tylko owego nieco ponadrocznego okresu omówiliśmy, wykazując to takie podsumowanie, bardzo dużą słabość strony polskiej, ale ja bym jednak zakończył to w taki sposób, że niezależnie od tych różnych błędów, od tej naiwności samego generała Sikorskiego jako polityka, niezrozumienia gruntu często, po którym stąpa na Wyspach Brytyjskich, w Stanach Zjednoczonych, to nawet gdyby tych błędów nie popełniono,
to chyba na niewiele by to się zdało. To znaczy sytuacja sprawy Polski, sprawy Rzeczypospolitej byłaby na podobnym poziomie, bo nie od nas to zależało. To proszę już był zobaczyć, układ mocarstw. Proszę zobaczyć, jak wyglądała parada w 46. zwycięstwa w Londynie. Zaproszono tylko i wyłącznie lotników polskich po tej słynnej bitwie, tak, w tym 15 września, kiedy oni rzeczywiście, to było takie przełamanie. I lotnicy solidarnie nie biorą udziału w paradzie, gdyż identyfikują się z innymi żołnierzami, którzy walczyli, prawda, na frontach. To jest jednak... No to jest taka kropka nad i też naszej dzisiejszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję panu bardzo. Profesorowi Krzysztofowi Kani z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania, gdzie będziemy chronologicznie, chociaż czasami tę chronologię łamiemy, rozpatrywać kolejne fazy, elementy walki o podmiotowość, o zachowanie podmiotowości w najtrudniejszym okresie, jakim była II wojna światowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do Bardzo widzenia. Dziękuję.